Najbardziej wnerwiające w tym DayZ jest to, że mam postać, która po jednym przywaleniu pada. I kurde, teraz padło i zdechnie, chyba bo nie zdąży się podnieść, zanim krew mi nie odleci. To jest taki syf. A mam tyle sprzętu, że ja pierdzielę. No GG, totalnie GG. Loguję się na serwer i tyle. To jest takie gówno. Mam 21 sekund. Nie, no niech to umrze po prostu. Po prostu dramat. Nie wiem, czy to nie jest wina tego, że gram kobietą. Ona jeden strzał od zombiaka, ja się od razu przewraca, łamie nogi i tak dalej. Zdychaj. Zdychaj, ścierwo. Ja też mam wszystkie, kurde, po prostu totalne wypasy. Mam kuszę, z której utłukłem 27 zombiaków. I przybiega jeden skurczysyn. Wali ci z plaskacza, kobieta się przewraca i tyle, i nie wstaje. Po prostu tak, to jest tak durne. Cały osprzęt, kamizelki, cuda, granaty. Jeden durny zombiak, zdychaj, nie mogę na ciebie patrzeć. No i amen. Być czujnym zawsze, ale to są bugi po prostu. Raz na ruski rok dostaję tego. Kociokwiku jakiś zombiak. Mimo wszystko będę grał laską. Udowodnię im. A, oczywiście nie działa. Widok zewnętrzny. Co to jest? Chatki, sratki. Nie, nie zmieniałem rozdzielczości, bo to dałem mniejszą rozdzielczość tego interfejsu i tyle. Nawet nie rozdzielczość, tylko wielkość. Okej, dobra, są już idole. Czyli poniżej 9000 krwi jeden strzał mnie może położyć. Ciekawe. Z drogi! I kurde, oczywiście takie coś nagle. Dobra, już krwawi. Ile tej krwi mam? 11000. No to spoko. Odrobina Benny Hilla i się ich zrobi w balona. Tam jest stodoła, tam się wyleczy. Boże, moskit, gdzie jest moskit? A był coś tam. O, oczywiście płotki, przez które przeskakuje się 2 godziny. I to nie jest, to jest to, dobra. Tylko dobrze to wymanewrować. Z drogi, pajace. No nie, dobra, będzie zgon. Nie, nie będzie. Będzie zgonitwa wokół stołu. Opatul się. Przyszli, przyszli już. Dobra, jeść. O, damy kurde respawn po prostu. Nie da się robić respawn. Aha, dlatego jest taki problem. Jak postać zdycha, to nic się nie da robić. Super. Zarąbiście. No żryjcie to szybciej. Ech.
Stwórz nam pole. No teraz tylko nic nie działa. Zdechło. Wreszcie. Dzięki Bogu. Jesteś niegodna. Po co ja gram kobietą? A, bo musi być hardcore. Jeszcze raz. Bierz faceta. Co to za... Ten facet ma lepiej. Udowodnię tym wszystkim facetom. Tak, dokładnie. Wyżywam się. Gram kobietami, żeby zdychały. Okej, ostatnio też tu zacząłem. Jest latarnia, dziamarnia morska. Dobra, jest jakaś wieść. Potrzebuję odrobinę sprzętu chociaż. Co to za gra? Minecraft, najnowsza edycja, gdzie już kwadraty nie są kwadratami. Aha, nie widać tyłka oczywiście. Więc jedyne, co mnie teraz powala w tej grze, to ten bug, że przychodzi ten zombiak, strzela mi w plaskacza i najman. Od razu goleń się łamie i jest knockout. To jest taka rzeźnia. Nazwę ją najman, to jest dobry pomysł. Skurde, najman postać, klasa najman. Serio, to jest dokładnie tak, dostaję plaskacza i dż. Moja goleń, low king. Będzie live DayZ wieczorem. Może jest 11 coś, Jezu. Ambona. Jak się ambony szuka? To jest gdzieś w lesie, jest pełno zombiaków. Spoko, zaraz. Broń to nie jest problem. No naprawdę. Już na moim poziomie doświadczenia jestem zaawansowanym T-raperem. Znajduję tu wszystko. Zaraz wam to udowodnię. Nie muszę się skradać w ogóle, bo radzę sobie z zombiakami doskonale. No, co tam moskit coś tam szpanuje, widzę. Ginę poniżej średniej. Ha. Teraz dam sobie głośniej mikrofon. O! I tak. Są zombiaki. Ok, już zaczął się Benny Hill. Ok, co to za wieś? Jaka bzdura, nie ma tabliczki jak przy wjeździe. Kamienna, świetnie. Ok, czy z tego boksu są dwa wyjścia, nie ma tam nic ciekawego. Czemu się nie skradam? Skradanie jest dla noobów moski. Na tym poziomie teraz chcę szybko znaleźć jakieś M4, duży plecak, kupę jedzenia i potem się mogę skradać. Teraz nie mam nic do stracenia. Absolutnie nic. Dlatego jestem zły, bo straciłem postać, która dużo przeżyła. I to tylko przez durny bóg, że dostała w japę i się przewróciła. Zdobyła ogień, śledzie. Więc szybka parada przez miasto. Autobus, przystanek. Okej, okay, jest za, kurde, gonią laskę, jak zawsze. Czy będzie kiedyś czysta arma? No jest taki scenariusz, żeby czystą armę zrobić. Jest. To można coś takiego zorganizować. Okej, okay, w tej wiosce ciekawego niczego nie było, krótko mówiąc. Czas teraz trochę dla sportu pobiegać. No właśnie, lusterko wsteczne by się przydało, dokładnie, Plateo. To jest problem, bo z tego widoku z tyłu nie da się obejrzeć. Opuszczamy kamienną. Jest ta góra diabła jakaś. Dobra, biegamy w las. Raz, dwa, trzy, cztery. A, paru jest. Czasem nie powinienem biegać drogami głównymi. Nie mam mapy. Boże, mapę też miałem. Wszystko miałem. Miałem kupę sprzętu. Do wody włazić. Ja ich zaraz zgubię. To z... Niech pobiegają sobie i tyle. Cóż mi szkodzą. No i biega to. Teraz w lesie ich zgubię z palcem w dupie. C
Czemu ikonki głodu są takie małe? Żebym mógł was lepiej widzieć. Na północ od kamienia mam Ambonę z bronią. Jak Ambona, czym się charakteryzuje w tym świecie? I gdzie ją znaleźć? Na północ, no to wszystko jest jak północ. Tak, jest możliwość, czekoladoholik, żeby znaleźć swoje ciało i zyskać broń. Jest. To jest najmniejszy problem akurat. Ciało se poradzi. Wygląda jak Ambona. No wiem, taka leśna, tylko czym, jak ją znaleźć? Jest widoczna z daleka. Na północ od kamiennej. Właśnie na drzewo. Zombie potrafią włazić na drzewo. Są jak niedźwiedzie. Biegną jeszcze? Boże. Skurde, takie niedożarte dzieci, którym się nudzi, nie mają co robić. Okej, krwi mam. Wszystkiego mam. I co tu jeszcze? Ambona, srambona. Nie widać żadnej Ambony. Ja wiem, jak wygląda Ambona, tylko jak jakiś... No, znajdź igłę w stogu siana po prostu. Na jakie ustawienia gram? Chyba wszystko na high. Okej, trochę się przetrzebiło, towarzystwo. Tak, dokładnie, to są moi fani. Na skraju lasu i polany. Ambona. No już się skopało, trudno. Biegnę do jakiejś najbliższej wsi tutaj. Okej, no i ile tam zostało? Jeszcze jeden. Dwóch. Jeden, bo się jeden znudził. O, Bartuse ZG. U mnie zadałem to. Jakie są twoje zadomowe tereny? Skoro masz tak fajnie. Czy warto dać 103 zł za te dwie gry dla moda? Nie wiem. Ja nie żałuję niestety, ale nie polecam. Powinien teraz wyjść, a gram w to gówno. Czy można przypieprzyć drzewo i się połamać? Ze szczęściem mojej postaci pewnie można. Dobra, północ jest gdzieś tam. No, Bieszczady, właśnie też muszę tam się wybrać w końcu. Jeszcze biegnie. Że się wydaje zły. Jestem, bo mnie bugi zjadły. Jak mnie bugi nie rzucają po suficie, po ścianach, po wszystkim, to bugi sprawiają, że moja postać dostaje w japę i traci przytomność od razu. Jest od razu na 20 minut. Kurde, żeby to chwilę trwało. Jest taki fail. Dobra, krwi jest pod dostatkiem. Jestem w samych lasach. Okej, są jakieś chaty. Okej, jest coś większego. Albo skończę, że się ich pozbędę, albo będzie znowu Benny Hill na całego. A to, że wersja beta, to tak, owszem, ja tak za dużo wymagam, ale trzeba oczywiście o tym pamiętać. Biegnie jeszcze? Jezu, biegnie. Gumofilce. Meczet, gdzie meczet? Cerkiew.
O, wymusił pierwszeństwo. Dobra, wbiegam do obszaru zabudowanego. Będzie niezła jazda. Fajnie tutaj. Okej, fotoradary. Potrzebuję jakiejś hali, żeby ich wymanewrować. Chyba znajdę to wszystko, co już szukam gdzieś tam. Nie. Okej, zobaczmy, czy wokół cerkwi da się ich jakoś zrobić. Nie da się. To nie jest ta cerkiew, niestety. Czemu nie na polu? Bo jestem głupi i w to gram. No tak szczerze odpowiadając. A, coś mi jeszcze wpadło do oka. Dobra, jeszcze ścigają, ale tu ich łatwo zrobić. Tu. Kurde, fajna miejscowa, ale czy coś tu jest? Cokolwiek? Jeszcze drze japę i biegnie. Czemu gram sam? Bo lubię grać sam. Mi się dużo lepiej gra samemu, wbrew pozorom. Jezu. Spryciarze. To jest arma free. Nie wiem, ja zapłaciłem. Jak ktoś odpali za free, to odpali. Co to była za miejscowość? Żegnają cię chałupy. Jakieś tam pagrowo, pawrowo, pawłowo. Okej, zostało z 5. No i nic, symulator maratonu. A czy nie można ich po prostu zabić? Problem jest taki, że na początku nie ma się nic, broni, niczego. Spieprzajcie zombie, spieprzajcie, po prostu się krzyczeć. Że akcja modu dzieje się w naszym kraju, no prawie, to jak w Polsce tu jest. Biegnij w prawo. Co jest w prawo? Nic ciekawego tam nie ma. Potrzebuję jakiegoś miejsca, żeby ich zgubić, czyli domu. Drogi mają lepsze. No tak, bo to robili Czesi. Tam mają normalne drogi i nie dopuszczają, że nawet w takim postkomunistycznym baraku mogą być złe drogi. W górę biegać. To jest zbyt mała góra. To musi być duża góra, niestety. Żeby ich zgubić. Biegnę tutaj. Właśnie tempomat by się przydał. Gdzieś tam postowałem na forum, żeby dać autorun. I powinno być chyba. Czy ona się nie męczy? Co ty, nie? Dobra, z góry będzie lepszy widok. No, zombiaki. Okej, jest jakaś wieś. Co tam, Moskit? Jakiś sprzęt masz ciekawy? Bo widzę, że Moskit tam jakoś się lansuje.
W obszarze zabudowanym. Nie, właśnie muszę ich zgubić w obszarze zabudowanym, nie w lesie. No to jest chyba fajna miejscówka. Dobra, jest magazyn. Tam ich zgubię wszystkich. Dzięki Bogu. Chociaż ho, ho, ho. Coś tu jest. Shitowo. Też w takim shitowie coś też może być. Sprawdzimy. A tak, wygrywam. Oczywiście, że biegnę pierwszy. Okej. Okay. Zamknął drzwi. Zombiak zamknął drzwi. Nie, to już skandal. Do tyłu. Okej, okay, otworzył drzwi. Dobra. Teraz tutaj. Nic ciekawego nie było niestety. Tam są magazyny. Zostało już dwóch tylko. I mają problemy ze zbieganiem, widzę. Tak, złote AK w lesie, dokładnie. Dobra. Najgorsze zombie zlewają płotki, co jest takie smutne. Cheatują, ja muszę przeskakiwać, a zombiak se zlewa. Dobra. Co, ja nie zgubię? Teraz baza. Tam coś powinno być. Skradaj się. Spoko, spoko. Tutaj się niczego nie boję. Gdzie ty biegniesz? No, tu jest ładnie. Tu jest szansa, że coś będzie. Nie, to jest ten magazyn, gdzie nic nie ma. Dobra. Jeszcze tylko to. No chodź, no chodź. Dobra, jest zainteresowany. No chodź. No chodź. Boże. Się blokuje w drzwiach, dobra. Wbija do kolegów. Znaczy, że tak, zombie potrafią przechodzić przez ściany, przez wszystko. To jest smutno denerwujące. Teraz sprawdzić jedno z ciekawszych możliwych miejsc. Czyli bandaże. Biorąc pod uwagę, że nic nie mam, wszystko mnie jakoś tutaj zbawi. W ogóle chata jakoś kurde się zmniejszyła, no nic. Ja tam shit. Jezu, jeszcze biegnie. No nic. Też chyba odpuścił. Czyżby? Nie. Jezusie Nazareński. Okej, okay, do patroszenia krów sprzęt. Magazynek, ewentualnie jakieś pociski. Dobra, czas na miasteczko. Ach, no i tak to właśnie. Jak sobota minęła, a tak sobie. Ale to nic, tak źle zaplanowałem sobotę, więc tyle. Czemu wszystko jest takie małe? Tracisz wzrok po prostu, za dużo siedzenia przed komputerem. To jest ostre, duże i wyraźne. No nie.
Oczywiście od razu jebu dup, zgon, bo to kto kobieta? Krew mnie zaleje. Noga złamana, nie, nie ma tak źle, ale już krew się leje. Tak jeszcze szukam dobrego miejsca na manewry Heimlicha. Tam jest sklep. Dobra. To jest to, czego potrzebowałem. Jest tak, i tak teraz zginę. Ohoho, Debus 98. Zaraz zobaczysz, że nie zginę. Wychodziłem z 10-krotnie gorszych sytuacji. Jest sklep. W sklepie tam ich wszystkich wyrżnę po prostu. Jak ucieknę, to się połóż, to je zgubię. No. Spoko, zgubię ich w sklepie. Krwawisz. Ja wiem, że krwawię, ale co mam teraz się bandażować jak tamten? Cieknę jak kurde. Nie chcę, oszczędzę sobie jakichś porównań. Przestanie krwawić? Nie, trzeba zabandażować. Okej, 9000 poniżej. It's below 9000. Dobrze. Jest sklep. Biedronka zbawienia. Odrobina manewrów. I... I jesteśmy. Okej, teraz chwila na poprawę makijażu. No i ola. Myślę, się pić chce oczywiście 8000. I co jest? Jest gówno. Puszki, puszki, puszki. Jezu, jaka bida. Straszna bida. Chociaż trochę żarła jest. Hemlajcik, ale ogólnie rzecz biorąc bida. Ale zapałki, wreszcie coś nowego. Bandaż się przyda, amunicja też. Dobra Jola, żremy. Dobrze ci to zrobi. Chociaż najpierw się napij i beknij. RPG na półce, ta. Jak to się stało, że ktoś mnie pierdzielnął przez ścianę? Jezu. Nie, i takie, właśnie przez takie coś ginę przy większości przypadków. Żelazne ręce. Żryj teraz, bo mi krew zaleje. Wolhak. Człowiek sobie je spokojnie i ręce przez ściany. Nie, nie jest tak źle. Dobra, skurczysyny. Mama ma strzelbę. Dziadek tym walczył w 1866. Zaczynało się z dziadkiem. To teraz się, kurde, pożałujecie tego. Nie wiem skąd się tu wziąłeś, wallhacku. Ale już po tobie. Przyceluj, matka. No. Pedofil. Dobra. Jeszcze co nieco, painkillery bierzemy. Latarkę mamy tego nadmiar. Trzeba będzie utłuc krowę. I jak utłuczemy krowę, to coś opierdolimy na ciepło, że już tak powiem. Ammo, ale to musi być ammo do konkretnego modelu, a nie jakieś tam, kurde, nie będę brał do kałacha, przecież mam amma. Tu mam te 15, mają być, nie wiem co to nawet znaczy, że nie będę ukrywał, że się znam na broni jak rojo na broni i ten, okej, zegarek jest, flara. A krowa była wcześniej. Wiem, wiem, krowę zaraz utłukę z radością. Okej, jakieś jeszcze wątpy? Zombiaki? Oho, ho. Proszę, proszę.
Już się czuję jak, chociaż tu kurde jest dużo lepiej z tego co widzę. Dobra. Już się czuję jak prawdziwa kobieta. Ciuchy są. Największym skandalem jest to, że się nie można ubierać, jak będąc kobietą. Okej, jest trochę żarła. Będziemy pierdzieć, ale trudno. Sardyny też. Wpierdala i Jola. Powiem tak w ten sposób już. To już nie jest, nie są przelewki. Tutaj trzeba już mocnymi słowami uderzyć. Drugie. Jak tam z krwią? Troszkę żeśmy uzupełnili białka. Jedziemy dalej. Jest lornetka, więc już jest w ogóle fajnie. I no tak, Jola niekulturalnie mlaska. No tak, dopasuje się do poziomu tego materiału. Weź plecak Alice. Najlepszy jest. Jak? Czy najlepszy jest czeski, nie? Czy ten Alice jest mały? Zaraz sprawdzę zresztą. Ten ma slotów 16 na 16. A to jest patrol. To jest Alice. No, faktycznie. Kurde, a wygląda tak z tego. Dobra. No to takiego plecaka jeszcze nie miałam. Okej, potwierdzam. Co my tu jeszcze mamy? Pucha, pucha. Soda się zawsze przyda. Tu jest jeszcze jedna. Jola, jemy wszystko, co popadnie. Po prostu jesz wszystko, kobieto. Sardynki. Znowu Frank Sinatra i fasola. I jemy, jemy, jemy. Potrzebujesz być... Oho. Nie, te strzały to ja niestety wystrzeliłem jak debil. No ale tak bywa jak się jest niekąd. Okej, jeden, mam jeden strzał na krowę. Nie ma siekiery. Zobaczymy, może te będą pasować od biedy. A nie, dobra, just in coś tam. Po prawej jest typ. To jest zombie. Okej, jest jeszcze trochę tych puszek. Wszystko trzeba będzie zjeść. Kurde, czy jakoś spawni tak ostro. Jola, jedz. Dobra, 8000. Czy w sklepie ktoś jest? Zaraz, bo się spawnują teraz rzeczy, tak ostro widzę. Jak jest i nie chce mnie zabić, to cóż. Pepsi, cola, tu jakiś plecak. Alice. Mam nadzieję, że mam tych Alice'ów tu naspawnowało. Mlaska, bo głodna. Okej, jeszcze trochę puch. I to wszystko trzeba zjeść. Wziąć drewno. A to jest dobry pomysł, nie mam siekiery. Tak, utłuc krowę i tyle. Mlaska jak facet. Boże, no trudno, no. Co wymagacie od biednego dziewczęcia? Okej, co w tym mieścinie jeszcze jest ciekawego?
Mam parę sztuk. Trzeba teraz znaleźć krowę i spadać. Naboje przy wejściu. Jest mnóstwo amunicji, ale to nie jest do tej broni, co potrzebuję. Po prostu. Dobre ammo zostawiłem. Tak, tak. Do kurde miecza świetlnego. Nie muszę, nie będę zbierał śmieci. Czy to jest ta sama postać? Nie. Straciłem trochę tych postaci. To tak głupio. Bugi, bugi, bugi. Tylko i wyłącznie. Czy gram w innej rozdziałce? Rozdziałka jest ta sama, interfejs jest mniejszy. Weź lornetkę. Oczywiście, że mam już lornetkę. Zaraz zobaczymy, co tu jest do ogarnięcia. Okej, okay. Będę heal mode. Okej, okay. Wszyscy są zainteresowani. Spoko, spoko. Okej, okay. Wszyscy są zaaferowani. A to nie jest problem. Kozłówka tędy. Oho, ho, płoty. To nie jest problem. Zombiaki nie są problemem. Problemem są ludzie. Tu się ich łatwo wymanewruje zresztą. Ja przede wszystkim... Znaczy szkoda czasu, odkryłem, że takie skradanie się to jest. To jest dla początkujących. Tam jest pięknie. O! Tam zginiecie, chłopcy, już drugi raz. Aha, i krowa by się przydała. Ognisko jest, zapałki są. Tu jest piękne miejsce. Jest Afryka, i to całkiem spora. Tutaj czuję, że wyjdę nieźle zaopatrzona. Tak to jest. Samotna kobieta musi sobie radzić. Troszkę jak na Podkarpaciu. Tak, tak, to jest ten klimaty. Ale tu spawn jest bidny. Tu jest za to ładnie. Kurde. Dobra, jest spluwa. No i to zaczyna być już ciekawe. Słuchaj, Jola. Do plecaka z tym syfem. I jedziemy z tym. Tu będzie niezła broń, już wam to mówię. Dobra, Jola teraz jest Sarą Connor. Jest i siekierek. Jest i drewien. Dobra. Mam ten siekierowa? Mam. Świetnie. Nie, że farci spawny, tylko się człowiek już zna tutaj. Gdyby nie bugi, to mogę przeżyć długie lata. To już nie jest problem. Wiem, gdzie szukać. Wiem, jak sobie radzić. Czas jeszcze sprawdzić to i chyba jest jeszcze jedno fajne miejsce tutaj. Idziemy w las. No i proszę. Jest troszeczkę amma do Winchestera. Tylko to drewno, co w sumie urąbałem. Zaraz plecak. Drewno do plecakowa. I amunicja do Manchesteru.
Siekiery jest pod dostatkiem. Graciarni też. No to spadowujemy. Zostawiłem jedno ammo. To tak powiedział. Gdzie? No i żyję. Kurde. Jestem kobietą wyzwoloną, krótko mówiąc. Świetnie się z tym czuję. Teraz raz, dwa, trzy. Jeszcze. Tam coś może być. Optyka działa, działa, działa. Dobry, dobry, dobry ten sprzęt. Okej, nic tu ciekawego. Czas spadać, Jola. Wypierdzielamy. Podobno ktoś mnie goni. Zapraszam, w dzień się zesra. Pamiętaj, że mam lornetkę. Tak, mam lornetkę, ale nim to wyjmę, to minie rok niestety. Właśnie, jeszcze pistolet by się przydał. To wygląda jak dobry cel. Dobra, Jola. Jedziemy. Czemu nie zrobiłem cenzury? Nie boję się już niczego. Okej, żarcie jest. Jakiegoś jelonka se Bambi upadł od tego. Ubijemy. Ja wiem, pod kiedy jest lornetka, ale po prostu lornetka, wyjęcie trwa 10 sekund. Nie mam czasu na korzystanie z lornetki, zwłaszcza, że ta broń ma akurat lunetę. A i mam tego Winchestera, oczywiście, dlatego wziąłem dwa rodzaje broni. Jeszcze potrzebuję mojej ulubionej, czyli... Czyli... kuszy. Kuszę mu tłukłem, ho, 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 wczoraj 30 zombiaków. Dobra, czuję się niezniszczalna. Tam jakiś shit, szajs, spoko. Czy ta snajperka jest głośna? Przypuszczam, że tak. Czy to nie fabryka? Nie wiem, co to jest. Nigdy tu nie byłam. Ale już jest dobrze. Brakuje mi tylko mapy i kompasu. Nawet zegarek już mam. O, pięknie wygląda. A i widoku z trzeciej osoby, no ale trudno. Okej, czy ktoś mnie i wojowniczą Jolę Ninja śledzi? Przypuszczam, że mnóstwo osób. Czemu idę na lotnisko? Lol, po co na lotnisko? Wszyscy idą na lotnisko, ja chcę wreszcie zwiedzić północ tej wsi. Rower po prawej. Czy to była prawda? Kurde. Zdaje się trollować, ale... Ale... Może być rower. Trollolo, co? Zobaczymy. Nie, to nie jest rower. Okej, żadnej krowy.
Żadnej sarenki. Przydałoby się jeszcze do szpitala jakieś bajery zdobyć. I zaraz zrobimy zmianę serwera. W lesie nie mam sobie równych. Wychowałam się w lesie. Ktoś mnie widzi. To niech uważa. Tak, dokładnie, 800 osób. Grunt to teraz sprytnie podejść. Tak, na jakim serwie gram? Serw chyba widać tutaj, mam nadzieję, że wyraźnie. Czy można do mnie dołączyć? Ja uprzedzam, że strzelam do każdego, kogo zobaczę. Chyba, że będzie nieuzbrojony, ale... Ale wątpię, że tak będzie. Dziwne, widziałem wielki komin na horyzoncie i teraz zniknął. Dobra, czas chyba zrobić jednak strategiczne zmiany serwera. Zwłaszcza, że jestem wokół ciekawej miejscówki. Tak więc Yola out na 10 sekund. Ja sobie teraz tak, zostawię was jeszcze z listą tego cuda. I sobie zrobię przeróbkę ostatniego ekranu. Po co zmieniać serwer, który tego tak nie zasłaniasz? Ano właśnie zasłanią. Może nie Skype, tylko Photoshop. A zrobimy teraz stream z Photoshopa, będzie dobrym motywem. Zmień nick. To proste, zmień nick. No, oczywiście. Czy nick jest Yola oficjalny? A to jest w sumie fajny pomysł, żeby dać tutaj. Znaczy, zaraz. Damy więc tak. Znaczy, nie wiem, czy tym czatem teraz wyjdzie. Ale najpierw. Drobne poprawki. Jezu. Zaraz wam wszystko pokażę. To jest to. Uwaga, stream z tego. Ach, jeszcze wszystko zniknęło. No nic, dobra, dupa. Tylko teraz, gdzie jest mój czat, żebym wszystko widział? To jest bzdura. To. Okej. Dobra, zobaczmy. Będę potrzebował w takim razie, żeby zasłonić wszystkie tutaj informacje. Zaraz, heady, ilość bandytów, ilość krwi to jest istotne. Ilość zombie tutaj jest. Imię musi zniknąć. Tylko jeszcze najpierw, oczywiście, tak. Elegancko. Chociaż mam jeszcze jeden dobry pomysł. A to po lewej zrobimy zaraz. Co tam było reklamowane chyba? Zrobimy od razu, będę miał jakąś kasę z reklamy. Zaraz, potrzebuję coś o dobrych proporcjach. O, od razu troszkę zarobię sobie na tym streamie. Kopiuj obrazek. Będzie w takim razie elegancko. I w ten sposób. O. Jeszcze może troszeczkę większe i tyle. Dobra.
Jeszcze jest jedna rzecz, której potrzebuję. Zaraz. Miałem gdzieś widok. O! Na to jeszcze, na ekwipunek. Tak więc, ekwipunek. I tu będzie jeszcze jedna mała denerwująca kreska, niestety, ale to już wszystko. I będę niezniszczalną kobietą, niosącą śmierć. Dobra. No to wypas. No to krótko mówiąc, wypas. Jest reklama, jest wszystko. Że gołą babę bym wkleił. No właśnie, nikt nie płacą, a tutaj podobno Whiskas się reklamuje. Okej. To w takim razie tylko to doprowadzić do porządku. Jak to się ładnie zwało? Profil zapisać. I teraz mogą na mnie polować, krótko mówiąc. Zobaczymy, jak bardzo to psuje wszystkie widoki. To znika, to znika, to znika. I jeszcze jeden ten. Małe dziadostwo. O, jest spoko. I tak mnie znajdą. Zapraszam. Okej, przerwa na chwilę. W takim razie wyszukujemy serwer. Zmiana tutaj imienia. I jakiś przyjemny serwer. O Boże, najgorsze jest jedyny minus, że gówno widać, że tak się wyrażę brzydko. Z tymi interfejsjami, ale to nic. Okej, dobry ping. Garść osób. Teraz poziom trudności, żeby był dobry spawn jeszcze. No i kontynuujemy przygodę. Jola powraca. Okej. Zaraz. Czemu mi chce renderować nową postać? What the fuck? Dobra, co się stało, że mam nową postać zamiast tej starej wypasionej? Jak to się mogło stać? Zmieniłem nick, to nic nie zmienia. Nie, to nie ma. Nowy profil też nic nie zmienia. Zmiana nicku nic nie zmienia. Zaraz. Jest teoria, żeby zmienić serwer, więc to zrobimy. Ale co tu się dzieje w takim razie? Do czego to zmierza? Jak to się mogło stać? Jeszcze spróbujemy raz. Ten jest jakiś taki spoko. I zobaczymy. Zaraz. Jak coś jeszcze sprawdzam? A, nie tak.
Bugi, no prawnie bugi. Teraz, tylko jeszcze szukam serwerka i tyle. Nikt to mi jest dobry, nie będę go teraz zmieniał. Okej, jest jakiś regular. Nie, tam w ogóle goście widzę ten. Piszą, zmieniłeś nick, zmieniłeś postać. To jest bez znaczenia. Kurde, najgorsze właśnie to jest Polska. Wszyscy się znają, a nikt nie wie o niczym. Prawdopodobnie bugi. Dobra, zobaczymy co będzie. Postać się tworzy. Okej. Dobra, będzie klimat. Ponieważ jak widzicie, gówno widać. A to oznacza... No jola. Odpalaj tę latarkę na litość boską. Czego ty nie chcesz mi tego zrobić? Zaraz. Trzymasz latarkę w łapie. Dobra, jest. Okej, więc cel wieża. Rozjaśnij w opcjach. Jest na maks rozjaśnione niestety. Serwer jest niestety dosyć pełny, więc killerów będzie masa. Jeśli Jola przeżyła, nie ma strachu. Serwer był dziadowski. Czy jest TPP? Jest. Ale teraz lepiej, jak będę tak się rozglądał. Jest wielka tajemnicza wieża. Ta, hemlighty dawaj, żeby mi był widzieć na cały serwer. Okej, zbadamy tajemniczą wieżę. Gasić ten. No niestety, ale tak się... Dobra. Jest jakiś obóz. Zwiększanie gammy pomaga w kilku sytuacjach. Na przykład jak... Jest księżyc, a tej nocy ewidentnie księżyca nie ma. Okej, jak tam ci było na imię. Dajemy. Boże, mam jakieś bugi znowu. Postać się nie chce, nie daje się kontrolować. No wreszcie, Jezusie Nazareński. Jeszcze raz, tu jesteśmy, chcę sobie to sprawdzić, więc... Dobra. O, jutro ma być patch. Co ma być w patchu? Jest wieża. Świetne miejsce w ogóle. Świecę się jak psu jaja. Ja się nie świecę, to flara się świeci. Ja jestem tutaj odizolowany. Dobra, wojskowe zombiaki są. Nie, zaraz! What the fuck? Aha, to zombiaki się ściągają, no dobra. Nic, muszę tam się zakraść w takim razie.
Okej, okay, zombiaki mają w dupie latarkę, więc nie ma co się ten... Dobra, Joluś. Tam jest fajno. Proszę, proszę, offroad. Czy to jest pojazd? Ktoś tam ma ewidentnie jakąś bazę. Ja muszę wszystko wiedzieć. I zabarykadował się, co najgorsze. Okej, Jola. Przygotowujemy się do niezłego tutaj killingu. Czołgać się. Okej, ktoś wie, jak przejść przez zagrodzenie? Żeby mieć spokój. Aha, jest dziura w płocie, dobra. Tylko że kurde, zabezpieczyli się świetnie. Nie ma przejścia totalnie. Kurde, ogrodzić toolkit i tak dalej. Jaka dupa. Jeszcze spróbuję to obejść z jednej strony. Ale widzę, że ładnie się, fajną se bazę zrobili. Jeszcze sprawdzę kilka wejść. V. Nie no, V nie działa. Próbowałem 15 razy. Przez V się nie przejdzie. Tylko niech pisze ktoś, kto się zna na tym, a nie jakieś dzieci, które tam... Tak, zaufaj. Ja już wiem, że przez V się nie da przejść. Próbowałem 200 razy. Ta, za cicho krzyczycie. Czytam czat wbrew pozorom, więc spam nic nie daje, nie? Wszyscy piszą tak, pisz dokładnie, piszcie V i to nic nie daje. Kurde, mają fajną fortecę, w ogóle z widokiem na co? Na bugi. Jeszcze zaryzykuję to V, ale... Żeby jakiś zombie się aktywował. Bo tam ktoś jakieś cheaty mówi. Ja wiem, że można wyjść z tego serwa, wejść na inny i tak dalej. Ale co to za fan? Ktoś se zrobił bazę, to nie ma co im szkodzić znowu. A wciskanie V sprawi, że mi tylko te... O Boże. Dobra. Wszystko jasne. Czy jednak ktoś tu był? Czyli baza działała. Jeszcze w takim razie ten. Cóż, rozwijamy się od nowa.
Jak się domyśli, że tam byłem? No już bardziej się nie dało mnie tego. Tylko strzelali z tyłu. Drobne więc zmiany. O, Twitch dodał DayZ. Tak, dodał, oczywiście. Mają szaleństwo, jeśli chodzi o popularność. Dobra, jakiś ładny serwer. Spokojny, na dobry rozruch. Szybki drop i takie rzeczy. Uwaga. Weteran, Sreran to nie dla mnie. Regular, o, to jest coś dobrego. Oczywiście, że to nie był headhunter. To normalnie mnie wytłukli z zewnątrz. Reklama, lol. Dobra, ujęcie 10. Jola, wcielenie drugie. Nie, za tą reklamę tego Whiskasa dostaję 10 tysięcy za jedno kliknięcie. Klikajcie w reklamę tego Whiskasa. Whiskas płaci mi w tych nowych, dobrych tych, dostaję dla sąsiada. Dla kota sąsiada dostaję żarcie. Nie ma obrazu, co jest. No cóż, jak to się nazywa? No, szukam serwera. Usunąć po ten czwarty punkt fakt. Zaraz zobacz, co tam było. Pewnie o tych rozdzielczościach, więc zaraz poprawię go. Tak, twój sąsiad kupował był Whiskas. Sąsiad ma psa kota tego Wikinga, więc mogę mu odpalać. Tak, sprzedałem się, Boże. Czy to będzie po tym na YouTube? Mogę to wrzucić. W sumie ma wszystko wchodzić. Jak tam licznik moich śmierci? Zabiliłem mnie bugi i naiwność. Kurde, ale fajną tę fortecę mieli. Właśnie, filmy z synem. Muszę pożyczyć od znajomej syna i będzie wypas. Tak, suche żarcie dla kotów. Dobra reklama. No i w oczekiwaniu na napięcie. Boże, nie, ten serwer chyba nie lubi tutaj. Nie ma nawet co się łudzić. A jeszcze nie da się. Jest, nowa postać. Czarnoruś. Nowe życie. Wracamy. Okej. Jest jakieś fajne miejsce, bo od razu są jakieś rzeczy. Jest magazyn, ale ten taki syfny. Jest domek z czerwonej cegły i czy jest widok z tyłu? Jest.
Uwaga. Okej, ktoś już mnie chyba ściga. A jeszcze od... ominiemy tryb Benny Hilla, póki się da. A dobra, już się nie da. Okej, coś mi odbiło, dzięki Bogu. Dobra, drop. Dobra, tu. Kurde, no szkoda, fajne miejsce, a nic nie ma. Zaraz, Tula miałem często, tylko kurde, nigdy jakoś z niego nie korzystałem. I to jest smutne. Kurde, wejść przez tam? Może, no chodź. Zapraszam. Przepraszam, jestem uczulony na zombie. Okej. Rower? Ktoś powiedział rower? Hemlight leżał. Nie, są bidy. Hemlightów tak nie potrzebuję. Kiedyś miałem jakiś hemlight, to są znowu puszki. A coś tu leży w sumie. Nie no, puszki. Czemu nie wchodzisz? O. Zapraszam cię, chodź. Panie zombie. Okej. No wlew właśnie, proszę cię. Są takie dramaty z tymi kolesiami. Dobra, okej, no to teraz troszeczkę ich tutaj zrobić w balońca i lecimy dalej. Zużyty hemlight był, nie zwróciłem uwagi. Jezu, to znowu tu już jest. Jaki wkurzający pajac. Aha. Dział. A, kurde, jeszcze będzie, że na niego ściągam. Okej, tu są jeszcze jakieś drzwi. Tylko, że przeważnie to na nic nie dają. Boże, kurde, no i... Nie, widzieliście to. Zombie przez ścianę atakują człowieka. Lagi są tak niezłe. Opatrzaj się. Czy jak pewnie koleś wszystko już zabrał. Boże. Znowu zombie jak kurde cheatu. Okej, Tomek wszystkich widzę rozkłada. Co to za gość? Jakiś neutralny, no. NPC. Człowiek. Tak, kloców. Ludzie? Minecraftowi ludzie? Dokładnie tak. Przyłącz się do niego. Nie mam zamiaru, jestem kurde tutaj samotnym łowcą. Razem mamy większe szanse. What the fuck? Na śmierć. Okej, dom z czerwonej cegły. Odrobina Benny Hilla. Czy ten pasek na środku ma coś zasłaniać? Ma. No i bida. Nie ma żadnego dropu. Kurde. Mógł zabić tamten, więc jest w porze kolesiem. Od kiedy live? Nie wiem, nie chcę się przyznawać. Szczela. Duże lagi tu są, będę musiał spadać raczej. Jeszcze z nadzieją się przebiegnę po okolicznych tutaj miejscach tych. Ale widzę, że niestety jest bida. Nic ciekawego, wszystko zabrał tamten, no. I dlatego nie lubię się dzielić po prostu. Okej, tam jest stacja benzynowa, tam są dalsze zabudowania. No biegniemy. Chłopaki za mną. Mam, tu jest moja drużyna, o. Dwóch ziomów.
Tak, symulator Usaina Bolta, dokładnie. Ok, jakieś pojazdy niedziałające, dodajmy. Ok, są jeszcze chłopcy, świetnie. Skąd Jola ma okulary? No, maskuje się, staram, żeby nie rozpoznali. Okej, chłopy, włazić do środka. Gubić się i będę chciał mieć spokój od was. Okej, wiem, gdzie jestem. Tam jest fabryka. Jestem, no nie wiem, czy mówić. Ale tam powinien być fajny drop. Zamknij drzwi. Niestety zamykanie drzwi niewiele daje. Porażka. Ile płaci mi Whiskas? Parę paczek za 1000 odsłon. No, niezła kwota. Dobra, mam spokój. Teraz tak, tu nic ciekawego, tu jest Afryka. Tam na górę się niestety chyba nie da wejść, a szkoda. Ej, dokładnie. Whiskas zabija jednego kotka, jak ktoś nie klika w reklamę. Przepraszam. Okej, w poszukiwaniu fajnego lutu. Więc tak, plecaki, kurde, żal mi tych plecaków tylko. I w sumie wszystkiego, bo do uzbrojona byłem już nieźle. No ale taki żywot. Zachciało mi się nocą zakraść tego gównowa, to teraz mam. Zaczniemy więc od tamtych ładnych baraków. Ostatnio znalazłem tam szczelby i przeważnie są tam szczelby. Przez Eszczerzet. Potem zmienię reklamy oczywiście na jakieś fajne inne. Potencjał jest duży. Royal Apple, tak. Ej, to jest dobry pomysł. Okej, jest tam zombiak. To dobrze. Okej, jest siekierka. Toporek. Jest głupi zombiak. Jest drugi zombiak. Są jakieś puchy i amunicja. Przeładować. I co? Bandaże się przydadzą. Jezu, idź ty ode mnie, człowieku. Czy zombiaku w sumie. Teraz, jak u mnie ze zdrowiem? Troszkę w sumie spotraciłam. Tu będą fajne jajca. Chodź, Jola. Let's see. Jezu, ty pajacu durny. Nie, tobie już nie odpuszczę. Sorry, stary. Wkurzasz mnie po prostu. Amen. Pierwszy kill. A ja coś muszę zjeść. Soda, coś tam. Czemu go nie atakują? Kurde, bo jestem sprawny. Obsmarowałem się kozim łajnem i zombiaki nie czują mnie. To jest... O, może będzie kusza. Tu często znajdywałam kuszę. Flara się przyda nocą. Usan Boyd się przyda. Noż, jeszcze biorę tę amunicję. Nie wiadomo, co z tego będzie. Tu są bugi, jest drewno. A, szkoda zapałek też. Kurde, nie ma. Broń zabrał tamten pewnie. Makarow, pan killer. Soda, sroda. Czemu siekiera zostałem giełkę gazu? Bo to nie jest zwykła siekiera. To jest siekiera z Gwiezdnych Wojen. Nie zginął. Tam ktoś pyta, czy zginąłem. Zostałem zabity.
Okej, okay, tu jeszcze jest nadzieja na coś fajnego. Ale tu był, kurde, tego kolesia tu zespawnowało. A z benzyna, dobrze się, to się dobrze pije, ale Royola chyba nie lubi benzyny. Oho, ho, ho, ho. Czekolada, cukierki. Hemlight jeden się przyda, no. Zaraz będziemy, pobekamy sobie. Magazynek, a nuż coś się będzie trafi, no. Kurde, fabryka siekier. Jesteśmy w siekierowie. Kiedy przynajmniej ta śmierć była wyreżyserowana? Tak, to była inside job. Kurde, to jest jakiś zasobnik. No niestety, bida. Okej, na dole jest jeszcze fabryka. W której jest nadzieja, że coś będzie fajnego. Mam broń, siekiera jest dobra, lepsza niż większość tego. Jest cicha, sprawna. Jola się posługuje siekierą jak Rambo. Przydałby się jeszcze nóż do patroszenia i takie tam cuda. W toporzysku, przepraszam, w toporzysku jesteśmy. To będzie zamek. Nie, krzyż topór, o. Ha. Dobra, nie ma żadnych siatek. Czy tam na górę da się wejść? Tego co widzę niestety nie, a tam może być bardzo fajnie. Okej, ktoś zamknął drzwi. Tu jest przeważnie złom, ale czasami, czasami coś się trafia. Da się tam wejść, ktoś mówi. Ten koleś wszystko tu przetrząsł. I znalazł wszystko, co najlepsze zabrał. Koła srowa. Jakie Jola ma nazwisko? No obecnie Najman, biorąc pod uwagę, że pod jednego strzału się kładzie i pękają mi golenie. Jakoś cicho. Spokój z zombiakami. A tu się chyba nie da wejść w ogóle. No nic, trudno. Sprawdzamy tu. Ktoś mnie śledzi. No 800 osób chyba. Kurde, nie, tu koła są, że można by zrobić wóz, bojowy wóz piechoty. Okej, ktoś ich tu wciągnął w przygody. Czyli tam nic raczej już nie będzie. Bo się zrespawnili w fabryce wszyscy, ech. Jest teraz pytanie, czy to oznacza, że tam coś ciekawego będzie? Nie sądzę. Spadamy, Jola. Nie chcą nas tutaj. Idź na lotnisko. Wszyscy chodzą na lotnisko. Ja jestem, to jest, Jola jest hipsterką. Co prawda ma takie okulary awiatorki, ale jest hipsterką. Muszę zmienić okulary. I szukamy tylko miejsc, gdzie nie są popularne. Możesz być normalnie. Wiem, wiem, wiem. Jestem naprawdę weteranką. Ech, Jola, Jola. No kurde, i był taki koleś i ci wszystko zabrał. A tam pewnie był fajny drop. Może heli tam będzie, tak. Bo ja potrafię tym latać. Co lepsze, siekiera czy nóż? Przecież nie ma noża w tej grze. Nóż służy tylko do zabawy. Boże święty, kolejne dystanse do przebycia. No to teraz nic, można sobie pogadać. Muszę jakiś tylko położyć kamień na W i spokój.
warto kupić StarCrafta 2? Nie. Jest łom, właśnie, jeszcze jest łom oprócz tego. No i tak, na wybrzeżu nie ma miejsc niepopularnych, to prawda, niestety. Okej, okay. Tu będzie duże miasto. Właśnie, rajbany trzeba je założyć, dokładnie. Gdzie biegnę? Nie pamiętam teraz nazwy dokładnie miejscowości. Ale będzie tam szpital i pierdoły. I sklep jest. Czy planuję coś wieczorem zrobić? Boże. Miałem nic nie robić, teraz miałem wieczorem. Boże, po co ja w to gram? Po co ja to zainstalowałem? Idziemy, Jola, przez góry. Czy prowadzę śledztwo chłopca z Cieszyna? O co chodzi z chłopcem z Cieszyna? To nie jest Elektro, co ty? Okej, okay. Jest ładny widok na okolicy. Tylko miasto powinno być gdzieś tam. Okej, okay. Parę małp jest. Zaraz, słyszałem, okej, okay, już są zainteresowani. Dobra, Benny Hill włączony, 2012. Jakie ty, ohoho. Spoko, spoko. Nie z takimi frajerami se radziłam. Zaraz ich zgubię. Teraz tak nie jest jakoś istotne w sumie. Muszę znaleźć jakieś ciekawe miejsce. Jakieś ciekawe, nie wiem, coś ciekawego w tym mieście. Znowu płot do dupy. Tak, bieg po zdrowie. Bieg po życie. Wszyscy razem za mną. Śmiało. Skacz przez płot. Nieopłacalne jest skakanie przez płot. Zobaczymy, co jest w środku. Przy drugim okrążeniu. Jak coś wartościowego, to wchodzimy. Nic. Okej, okay. I peleton zgubiony. Tak się robią, tak to robią zawodowcy właśnie. Okej, okay, wracamy do dalszych poszukiwań. Nie no, po prostu ma... O! Tu jest miejsce. Tak, to było dobre mikro. Czy broń była? Ktoś tam tego, tak. Bida. Wolniej. Nie mam czasu, jestem pro. Wpadam, sprzątam, wypadam. Boże, siekiera. Ale tu, kusza. Kurde, nie. Nic nie ma. Manierka z wodą. Tak, była manierka z wodą, ale po coż mi manierka z wodą, kiedy mam... Pijola. Jeszcze beknij se na zdrowie i no idziemy dalej. To sprawdzałem. Okej, okay, dobra. I tam jest duże miasteczko. Czemu piję kolę? Bo to syf, zostawię sobie Pepsi potem. Tamten budynek wygląda ciekawie. Gra Skydive. Znam Skydive'a, spoko. Znaczy znam. Mam chyba zainstalowane, jeszcze nie testowałem. I tam wraca. Ej, dam reklamę Pepsi tutaj. Spytam się, czy to jest lepsza kasa niż ten Whiskas mimo wszystko.
Dobra, przejazd. Okej, okay. I tutaj idąc przez las będzie szpital i sklep. Picie coli na Ukrainie. No tak, coś w tym jest. Słyszałem o perspektyw. Tak, wszyscy mi spamują. Realnie 60% pytań o cokolwiek dotyczy perspektyw. Słyszałem więc. Słyszałem. I tyle. Tak szczerze to dupy nie urywa. No jest to słodkie. Ale tych gier o perspektyw było już sporo. Dać tam okno z czatem. No ale tutaj mi Whiska spłaci, więc już kliknąć można i jest. A za czat kto mi zapłaci? Jak już się sprzedawać, to na maksa. Wkleję zdjęcie syna kogoś. O! Możecie przysyłać zdjęcie fajnych synów. Będą niech nie krzyczą, pozdrawiam Moskita. Albo... kogo tam? Jarpena, Jajpena i będzie. Klocucha, dokładnie. Musisz znaleźć noktowizor. No ja wiem, muszę znaleźć w ogóle broń. Też jest zajebista. Okej, tam jest chyba hala targowa. Chociaż mogę się mylić. Nie, zwykły dom. Zdjęcie młodego, tak. Aha, konkurs, właśnie, jest jeszcze konkurs Maxa Payna. A się skontaktuję z tym Sinbadem i coś zrobimy. Sprzedam mu Spring. To jest ten mod do Total Annihilation? Po co kręcić, skoro nie przebijesz klocucha? A no właśnie, bo ja se robię dla siebie. Okej, okay, co to jest? Schopenhauer, świetnie. Oczywiście otoczone zombiakami. Ale jak stąd podejdę, to nie będzie. Dobra, Chopa i potem za tym wzgórzem jest duże miasto. Ja to zdjęcie moje, to brzmi spoko, taki lans totalny. Jest kilka zombiaków w polu. Spoko. No nie, to jest ta bidna szopa. To będą bidne rzeczy, ale będą. No, daj tam kamerkę na siebie, na swoje krocze. Bandaże. Niech będzie. Coca-Coli nie podnoszę, bo to jest syf. Siekierę już mam nie jedną. A ich trzeba tu zaprosić. A tu się nie da akurat. No chodź, chodź, chodź. Panie... No. Nie ma żadnych świadków, kurde. Będę mnie denerwować tylko potem. Ja jestem już za duża na Benny Hilla. Za stara jestem, kurde. Dobra, Jola, jedziemy. Dobra, i tam będzie ładnie. Czy zasięg siekiery to 3 metry? Pamiętam, no gra jest realistyczna, jak w życiu. Krater czy będzie? No właśnie, krater brzmi ciekawie. Jest tak kontrowersyjną grą, że trzeba będzie jeszcze do niej wrócić. Okej, okay, tam są zabudowania. Ładne niebo, nie? No ładne, ładne. Tylko przez to mi tak ten HDR mi psuje troszeczkę jasność i muszę... Wariuje troszeczkę, jak biegnę pod światło. Okej. Zaczyna się robić fajnie. Magazyny. Magazyn. Przede wszystkim magazyn. No, że HDR to gówno okrutne. No chyba trzeba je zmienić w takim razie. Właśnie, kawałek krzyżówki tam dać. Zaraz coś trzeba będzie zrobić w tym. W tym miejscu. Okej, okay, są nowe zombiaki. Patrzcie, jaka zwinna.
Ktoś tam jest na recepcji. Okej, zaczyna się komitet powitalny. Spoko. Zgubimy ich ten. Pan recepcjonista jest taki sobie. Samemu się gorzej gra. Właśnie mi się gra dużo lepiej. Wiem, że to nie wygląda tak fajnie, ale ja jestem happy jak... Nie. Fabryka toporów i siekier. Zombie wchodzący przez ściany. Nic ciekawego. Jakby ktoś chciał siekierę, to tutaj jest tego mnóstwo. Zaraz, ja muszę teraz tylko na sekundę ten HDR wyłączyć, bo to jest taki badziew, że mnie krew zaleje. Wideo. Advanced. HDR. Kurde, jest ten HDR, on musi być. Teraz dałem jeszcze very high, zobaczymy, czy to zmieni. Może będzie po prostu lepsza jakość, nie będę się męczył. Uwaga, wracamy z reklamami. No nie, tak samo, kurde, jak biegnę pod słońce, to gówno widać. A przynajmniej coś tutaj jest szansa, że jest. Kurde, no jaki smutek. A to jest jakiś regular serwer. Powinien z tymi bazukami mieć siekiera numer 2. Siekiera. Czy to jest jakiś spisek? Zaraz porąbię kogoś tą siekierą. Czego się spodziewałem? No Boże, bazuki! Jakiegoś normalnego oręża. No nie, idziemy, biegniemy dalej. Najgorsze, że biegnę pod słońce i tak gówno widać. Okej, jeszcze tutaj. Porąbany serwer, dokładnie. A tu nie ma nic. Jak mogłoby być wszystko, to nie ma. Okej, pościg zgubiony. Może wpadłam w siatkę jak nie topesz. No i na horyzoncie kolejny cel. Dom na wzgórzu był. No wiem, nie mogę wszystkiego sprawdzać. Tam jakaś bida jest. Pewnie tam będą akurat jak na złość jakieś bazuki i wszystko, ale trudno. Dobra, zbliżam się do tej wsi. Ta, to jest to. Tam jest sklep, szpital, domki jednorodzinne i była baza wojskowa. Jest sklep. Powinien być. Domek z cegły. Domki z cegły są wypasione. Można do nich wchodzić. A w środku... Nic nie ma. Nic! Dlaczego nic tu nie ma? Cerata jest przynajmniej ładna. Ale tak, nic. Okej. Hamcoki są. Jak to teraz szło? Dom z cegły. Co to za serwer? Czy ja w ogóle dobrze mówię, że jestem w tym miejscu, co mi się wydaje? Czy będzie sklep? Okej. Kurde, jednak szósty zmysł. Hipstero.
O, i w środku domek do przeszukania. Mnóstwo domków do przeszukania. A, przeładować siekierę, prawda. Trzeba o tym pamiętać. What the fuck? Łóżko, sruszko. Jest kraina bidoty. Boże, jakby nie mogli zrobić akt... Ja już rozumiem, czemu akcja tych gier dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest... Coś można znaleźć w domach. Telewizory, wypasy i tak dalej. Tu jest taka bida, aż piszczy po prostu. Nic, puste ściany. Nic nie ma. Alternatywy 4, dokładnie, Scooby-Doo.pl. Dokładnie. Nic nie ma, nic. Nawet nie... Aż, kurde. Serwer drwali. Coś tu drze japy jak debil. No chodź, kurde. Amen. Zaczynasz z Jolą, to Jola ci teraz po prostu porąbie. Nie, idę od razu do sklepu. Boże, jak mi zaciemniło przed oczyma. I tu nic nie... Kurde... Bida, że aż piszczy. To są dwa sklepy w tej miejscowości. No i nie. To nie może być prawda. Dokładnie, sklep z siekierami będzie. Puszka. Zupka. Skandal. Dokładnie, za komuny było lepiej. Smutek, żal, ja chyba zmienię serwer po prostu. To nie jest weteran, żeby to był weteran chociaż. Ale to jest normalny... Ostatnie były takie wypasy, ja chyba faktycznie zmienię serwer. Co ja chciałem? Pij, Jola, to już tą kolę wypijemy, żeby nie było... Cóż, dzieci w Afryce głodują, więc dlatego... Co zrobiłem, że mam normalny... Zmieniam serwer. Co zrobiłem, że mam taki interfejs? To znaczy, interfejs jest normalny, tylko po prostu już to jest... Jak jest, widzicie, mały interfejs, trzeba iść do okulisty. To jest bardzo ostry i tak dalej. Ech... Kurde... Jaki smutny serwer. Regular. Uwaga. Daj HDR na normal. Dałem na... To nic nie zmienia. To wszędzie jest taki sam syf na HDR-ze. Nie da się go wyłączyć. Właśnie, nawet nie ma puszek na tym serwerze. Okej, ładuje się. Afrykański serwer. Okej, coś się tworzy. Nie zmieniałem rozdzielczości. Rozdzielczość jest taka sama. Hola. Wrzucić czat. Okej, będzie klimat. Uwaga, znowu mnie utłuką. Dobra, Jolka. Czy jest widok z tyłu? Jest. Okej, okay, tu już coś... To już dobrze rokuje. Bandaże, amunicja. Jest zegarek. Okej, okay. Są zadymoflary, ale flary już mam, więc nie ma co z tego spanować. Puszki, ale to kola, kola to strucizna. Nigdy nie bierzcie coli w tej grze.
Drugi zegarek, więcej amunicji nie potrzeba. Daj widok z tyłu, tylko teraz jak z tyłu to nie będę nic widział, więc po wyjściu dam widok... O, bosko! Dobra, jest mapa okolicy. Czuję się powoli jak młoda bogini. I coś sporo zombasów, pewnie tak. Jest plecak. Dobra, jestem na normalnym serwerze. Dobra, mam ładny plecak teraz. Nie jest taki wypasiony jak ostatni, ale jest. Nie, to jest jakaś kamizelka w ogóle, zaraz, zaraz. 6 na 6, to jest jakieś gówno. Zaraz, zaraz, to nie jest nic dobrego. Jeszcze GPS by się przydał, owszem. Spoko, szukamy. To jest worek, no właśnie. O, są bełty. A jak są bełty, to wreszcie będę miał ulubioną broń. Idziemy na zaplecze. Na zapleczu każdy sprzedawca w Ukrainie trzyma spluwy. Okej, jest żarło. Świetnie. Wreszcie coś normalnego. Jola, będziesz zdrową kobietą, dożywioną, a nie jakimś wieszakiem. Uwaga. Czała. Mlaska, mlaska, zwychowana w końcu. Cóż to, zapałki. Jest, będziemy robić ogniska, jest siekiera. Zarąbiście, jakąś krowę tylko dorwać. Latarkę już mam. Bełt, bełt się przyda. Czemu ty w ogóle wrzuciłaś tego bełta, kobieto głupia? Opatrunki. Mam opatrunków pod dostatkiem, więc nie ma co ich więcej brać. To są jakieś tam rozgrzewacze. Jola tego nie potrzebuje, to jest gorąca dziewczyna. Aha, ha, ha, ihi, hi, hi. Hemlighty. Jeszcze jeden bełt stalowy. No ładnie, puściła bełta. Jakie to miasto? Nie powiem. Czy nie, to jest takie jedno na wschodzie wreszcie. Dobra, Joluś. Idziemy do tych domków zobaczyć, coś się pojawiło dobrego. Jakoś tak spokojnie. Hemlighta, żeby mnie było widać, pewnie. Chociaż kurde, może faktycznie lepiej hemlighta niż to gówno. Boże, Jola oczywiście dwa musi rzucić. Dobra, Jolka. Idziemy. Z Kemlightem jest klimat. Że nie ma co. Okej, okay, jestem w domu, w którym mieszkania są pozamykane i zabite.
Coś tam było, kurde. Tylko co? Człowiek! Co to znaczy na litość boską? Jak człowiek, to jest zombiak. Siekierę w rękę, no tak, tak. Boże, Jola się jeszcze nie potrafi, grubas się nie potrafi, zjadła tej fasoli i nie może wykręcić na prostej. Okej, coś jest wreszcie. Dobra, coś się pojawia w tych mieszkaniach. Hemlite jest szkodliwy, niedobrze. Może na serwerze zabili Arnolda? Jakie ryzyko? Okej, jeszcze jedna zupa, Jola, i będziesz zdrowa. Uhuhuhu. Myślałem, że jakaś broń z kosmosu. Pan killer, flary. Jest, nóż do patroszenia zwierząt. Tak, tak, na serwerze zabijają różne osoby. Okej, okay. Nie, to są ten, kurde, jakaś fabryka tych czeskich syfów tu jest. Nawet nie biorę tego, co tutaj bełta zostawiłem. No wiem, nie mogę tego zbierać, tych śmieci mam tyle. Dwa bełty wystarczają mi, żeby utłuc całą armię zombich. Więc nie ma co, wracam do drugiego domku. Wyrzuciłem bełty. One same wypadają, widzę. A to dobra, tak nie ma teraz kuszy, jest, nie ma co zbierać. Wypadły, to jest najlepsze słowo, dokładnie. Na dach wejść. Coś na dachu może być? Nie bardzo. Okej, okay, tu chodził człowiek. Pseudonim Zombiewski. Czemu Whiskas jest w lewym rogu? Sprzedałem się. Postanowiłem, że wreszcie czas zdobyć pieniądze. W Diablo tak średnio wychodzi, bo mi powolno idzie, ale tutaj jest większa szansa. Okej. Okej. Teraz tak. Dobra, Jola. Jesteśmy uzbrojoną kobietą. Jest normalna broń. Szkoda, że bez latarkowa. W ogóle szkoda, że tak ciemno to jak w dupie, no ale to już trudno. Okej, trzy magazynki, zegarek, mapa, bandaże, siekiera. Świetnie. I w ogóle kolejna zupa. Będziemy zdrowi jak... Dobra, Jola. Pierwsze piętro jest nasze. Czy algorytmu nas, panie, nie ma? Nie, tu jest czas rzeczywisty na serwerze, niestety. To nie jest ta gra na M, zwana Minecraftem. What the fuck? Jakiś mamy ten... To tam jest namiot. Magazynki do Makarowa. No to se postrzelam dzisiaj. Aż tylko tak. Bandaż mi jeden mniej wystarczy. Wreszcie będzie mordobiabijanie.
Gdzie ten serwer stoi? Nieważne gdzie jest, stoi, ważne jaka jest godzina na serwerze. A ta jest ewidentnie późna. Namiot, ale gdzie ja go wcisnę? Coś się drze wokół. Do plecaka. No mogę do plecaka, ale... Zaraz, zobaczymy zresztą, nie ten namiot był. Boże, nic, wytłukaj ich. Nie, atakują przez ściany, Boże święty. Zawsze, zawsze Boogie Nights. Yola. Bandażuj się. Rozbij namiot na dach, ale po co ja zaraz stąd spadam? Chociaż wezmę ten namiot zaraz. Boże, jak się drze. Yola nie wykręca mi na zakrętach tą swoją tłustą dupą, że tak powiem. Dobrze, że ma zasięg niezły. Gdzie jest ten camping, coś tam? Chyba, że to po prostu nie zajmuje miejsca. A to mało zajmuje, spoko. Dobra, to namiot jest w zestawie. Do plecaczka. I zjedz to. Chociaż nie, styknie. Zobaczymy, co tam widok z góry. Dobra, odrobinę techna nie zaszkodzi. Okej, to był ten wyższy budynek. Tam było tylko co nieco na górze. Jeszcze sklep zobaczymy, czy jakieś respawny. I idziemy tam. Widać z kilometra. Widać, że gdzieś tu jestem, ale mnie dokładnie nie widać, więc luz. To by pasowało jeszcze sprawdzić. Można spać w namiocie, tak, ale tylko jeśli jest chłopiec i dziewczynka. Ha, ha, ha. Teraz, tu chyba nie sprawdzałem tego piętra. Czemu te zombie są takie ułomne? No nie dostały się do męsy. To są zombie, niestety. Dobra. Kierkę na kijek zamienić. Nie, nie, nie.